Cześć, witam Cię bardzo gorąco. Zapraszam Cię na kolejną lekcję z cyklu A co było na maturze podstawowej? Tym razem będzie to geometria analityczna. Z geometrią analityczną to jest tak. Są jej zwolennicy i są jej przeciwnicy. To znaczy, już tłumaczę, chodzi o to, że w sumie, jeżeli można by było tak powiedzieć, to geometria analityczna nie jest zbyt trudnym działem, dlatego że bardzo dużo jest w tablicach wzorów, z których możesz skorzystać, prawda, na maturze, rozwiązując zadanie z geometrii analitycznej. Więc można powiedzieć, że jest super, bo dużo znajdziemy w tablicach do matury. Ale z drugiej strony ta geometria analityczna też bywa problemowa, ponieważ dla takiego ucznia, który tak nie lubi za dużo myśleć przy zadaniu, to się gubi w tych wzorach. A które użyć? A czy równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty, czy długość odcinka, czy środek odcinka w zadaniu, czy może proste równoległe, proste prostopadłe? Dlatego przy geometrii analitycznej trzeba najważniejsze rozumieć, o co proszą w zadaniu. Czyli jeżeli jest w zadaniu mowa o tym, żeby policzyć pole, no to trzeba sobie pomyśleć, co mi jest potrzebne do pola. Nie jest mi do pola potrzebne równanie prostej, tylko długości boków na przykład kwadratu, prawda? Więc muszę policzyć ze wzoru na długość odcinka. Więc tutaj w geometrii analitycznej bardzo ważne jest to, żeby rozumieć treść. Czytanie ze zrozumieniem to jest umiejętność, która przydaje się na każdym przedmiocie, nie tylko na matematyce, ale na matematyce bardzo, bardzo, nie? W związku z czym dlatego ta geometria analityczna budzi kontrowersje. Jeżeli chcesz maturę zdać pięknie z matematyki na poziomie podstawowym, musisz umieć geometrię analityczną. Dlatego, że zadanie z geometrii analitycznej będzie w części testowej, ale będzie też w części otwartej. I bardzo często nie za dwa punkty, tylko za cztery, a może za pięć. Dlatego ta lekcja oczywiście jest bardzo ważna pod kątem doszlifowania i uzyskania jak najlepszego wyniku na maturze. Geometrię analityczną trzeba ćwiczyć i trzeba się do niej przekonać. Jeżeli myślisz o tym, żeby maturę zdać bardzo dobrze, to musisz i tą geometrię analityczną mieć opanowaną. Ja już zapraszam do analizy tych przykładów z arkuszy maturalnych, które wybrałam na to spotkanie. Zadanie numer 1 to zadanie z arkusza maturalnego maj-czerwiec 2020, zadanie 20 za 1 punkt. Punkt B jest obrazem punktu A o współrzędnych minus 3 i 5 w symetrii względem początku układu współrzędnych. Długość odcinka AB jest równa. Odpowiedź A, 2 pierwiastki z 34. Odpowiedź B, 8. Odpowiedź C, pierwiastek z 34. Odpowiedź D, 12. Czyli tu jest zadanie troszeczkę tak jakby, bym powiedziała, zawiłe jak na jeden punkt, składające się z dwóch rzeczy. Bo nie dość, że uczeń musi kojarzyć, a co to była ta symetria względem początku układów współrzędnych? Jak ona nam punkt zmieniała? To jeszcze później musi policzyć długość odcinka AB. Więc zaczynamy po kolei. Po pierwsze, startujemy od naszego punktu o współrzędnych minus 3 i 5. I tu jest takie ładne słowo obraz, prawda? Przeglądamy się w lustrze, mamy swój obraz. Więc my stosujemy symetrię względem początku układów współrzędnych i z punktu A poprzez tą symetrię zapiszemy sobie S00, bo początek układów współrzędnych to jest przecież, wiemy doskonale, punkt 00, więc można tak ładnie zapisać S00. Powstaje obraz tego punktu, odzwierciedlenie tego punktu, prawda, w tej symetrii. I teraz przypomnijmy sobie, jak to działa symetria względem początku układów współrzędnych. Tak działa, że zmienia nam i x-a, i y-a na przeciwnego. Czyli zamiast napisać minus 3, ja napiszę 3, zamiast napisać 5, napiszę minus 5. Czyli co powinieneś wiedzieć o symetrii względem początku układów współrzędnych? Że zmienia ci się x na przeciwne i y na przeciwne. I tyle. To jest takie łatwe, tylko że trzeba to wiedzieć po prostu. No więc uzyskaliśmy już punkt B o współrzędnych 3 i minus 5. No dobra. No to teraz potrzebujemy długości odcinka, czyli jest mowa o długości odcinka, czyli długość odcinka w matematyce oznaczana była takimi kreseczkami pionowymi. Piszemy odcinek AB i długość, takie dwie kreseczki pionowe nakładamy i na to jest wzór w tablicach. Gotowy, gotowy wzór. Ja zapiszę taki wielki pierwiastek i możemy sobie po prostu podpisać współrzędne. To jest jakieś
x1, y1, tu mamy jakieś x2, y2. No i stosując wzór, który znajdziesz w tablicach, będziemy mieć tak, otwieramy nawias i od x2, czyli od trójki, odejmuję minus trójkę, bo odejmuję x1, podnoszę do kwadratu. Dodać. Otwieram kolejny nawias i teraz od minus piątki odejmuję tą piątkę, czyli od y odejmuję po prostu y i do kwadratu. To się równa. Pierwiastek przepisujemy, wykonujemy działania w nawiasie, czyli 3 minus i minus da mi plus, czyli będzie 3 plus 3, to jest 6. Mogę zapisać 6 do kwadratu, dodać. Teraz minus 5 minus 5, no to jest oczywiście minus 10 i to do kwadratu. To się równa. Pierwiastek, 6 do kwadratu to 36, dodać. Minus 10 do kwadratu, minusy się skasują, w związku z czym będzie 10 do kwadratu, czyli 100. Czyli ja uzyskałam, że długość mojego odcinka AB to jest pierwiastek ze 136. No oczywiście takiej odpowiedzi nie ma, no nie? Ponieważ my musimy sobie teraz doprowadzić ten pierwiastek do najprostszej postaci. I najprościej jest to zrobić poprzez rozłożenie liczby 136 na czynniki pierwsze. Jak podzielę przez 2, no to będziemy mieć tutaj 68, prawda? No to jak teraz będziemy mieć 68, no to podzielę sobie znowu przez 2, bo mogę. No to mam 34, no to podzielę sobie jeszcze przez 2, to mam 17, niestety przez 17 to jest 1. I teraz widzimy, że mamy parę, są dwie dwójeczki, a to oznacza, że przed pierwiastkiem wyląduje nam ta dwójka z tej pary, a pod pierwiastkiem zostanie to, co niesparowane, czyli 2 razy 17 to jest 34. Czyli mamy wynik, że długość odcinka AB to są dwa pierwiastki z 34. Czyli u nas jest to po prostu odpowiedź A. Zadanie numer 2 to zadanie z tego samego arkusza maturalnego, zadanie 32 za 4 punkty. Dany jest kwadrat ABCD, w którym wierzchołek A ma współrzędne minus 5 i 5 trzecich. Przekątna BD tego kwadratu jest zawarta w prostej o równaniu y równa się 4 trzecie x. Oblicz współrzędne punktu przecięcia przekątnych AC i BD oraz pole kwadratu ABCD. Popatrz, ja tutaj przygotowałam rysunek, tylko ze względu na to, że mamy tak mało informacji o tym kwadracie, znamy tylko jeden jego wierzchołek, A, to ja ten właśnie kwadrat narysowałam nawet nie w układzie współrzędnych. Po prostu go narysowałam tak, żeby oczywiście to wyglądało no, profesjonalnie na kwadrat, prawda, żeby wszystkie boki były równe i wszystkie kąty 90 stopni i podpisałam jego oczywiście tutaj wierzchołki ABCD. I co my wiemy? My wiemy, że wierzchołek A ma współrzędne minus 5 i 5 trzecich. Zaznaczę to na rysunku, żeby było jasne. I jeszcze bardzo ważna informacja, którą można wyczytać z treści oczywiście, prawda? Przekątna BD, czyli ja ją poprowadziłam i nawet zrobiłam przedłużenie, żeby nam to prostą przypominało, zawarta jest w prostej 4 trzecie x, to się równa y. Czyli to jest prosta, w której zawarta jest dokładnie ta przekątna, prawda? I teraz mamy wyznaczyć punkt przecięcia się przekątnych. No to ja zaznaczę ten punkt tutaj i podpiszę, że to jest S. No i oprócz tego punktu jeszcze trzeba znaleźć pole tego kwadratu. Zaczynamy oczywiście od tego punktu. Po pierwsze, my znamy równanie tej przekątnej, prawda? Prawda? Na przekątnej, czyli tak naprawdę profesjonalnie prostej, w której zawiera się przekątna. No to spróbujmy pomyśleć, jak przekątne się przecinają w kwadracie. No oczywiście pod kątem prostym, nie? To wiemy. W związku z czym, gdybym ja tą prostą nazwała sobie K, to ta druga prosta, w której zawarta jest przekątna AC, niech się nazywa L. I ja mogę napisać, że K jest prostopadłe do L. Co to dla mnie jest za informacja? Bardzo ważna, bo jest warunek na prostopadłość prostych. Przypominam, A1 razy A2, czyli jak pomnożymy ich współczynniki kierunkowe, to otrzymamy minus 1. No to podstawmy sobie, bo przecież wiemy, ten współczynnik kierunkowy to jest 4 trzecie, razy A2 to się równa minus 1. Jak pomnożę przez odwrotność tej liczby 4 trzecie, no to będę miała minus 3 czwarte. Czyli ja mogę napisać, że moja prosta L, dwukropek, na pewno będzie się zaczynać minus 3 czwarte x plus, no i niestety nie wiem ile, czyli plus b.
No bo jest to oczywiście, tutaj w tym wypadku widzimy funkcja liniowa, czyli postać AX plus B. Ok, ale co ja jeszcze wiem o tej prostej L? Nie dość, że ona jest prostopadła do tej prostej, która zawiera tą przekątną BD, to jeszcze przechodzi przez ten punkt A. No to po to jest punkt podany, żeby go podstawić. Tutaj jest X, tu jest Y, no to podstawiamy, prawda? Czyli będziemy mieć tak, 5 trzecich to się równa minus 3 czwarte razy minus 5, no i plus B. Czyli 5 trzecich to się równa, minusy nam się skasują, 3 razy 5 to będzie 15 czwartych dodać B. To co zrobić? No myślę, że chyba najwygodniej będzie nam po prostu przerzucić to na tą stronę i będziemy mieć 5 trzecich minus 15 czwartych to się równa B. Tutaj wspólny mianownik, czyli to sobie rozszerzymy razy 4, a tu sobie rozszerzymy razy 3 i będziemy mieć tak 20 dwunastych minus 45 dwunastych to się równa B. Czyli mamy, że B to jest minus 25 dwunastych. No to skoro tak, to napiszmy to równanie, czyli L dwukropek, mamy Y równa się minus 3 czwarte X minus 25 dwunastych. Może nie wyszło nam najszczęśliwiej, no bo wyszły nam tutaj ułamki, prawda, w tych współczynnikach A i B, ale co to ma za znaczenie? No mamy już równanie tej prostej, która zawiera przekątną AC. No to teraz co? Potrzebujemy tego S-a, czyli punkt S to jest punkt przecięcia się, punkt przecięcia, widać na rysunku, przecięcia prostych. Których prostych? K i L. To jest punkt przecięcia prostej na moim rysunku K i L. No to jak się wyznacza współrzędne punktu przecięcia? Najlepiej jest po prostu wziąć w klamerkę jedną prostą, Y równa się 4 trzecie X i drugą prostą, którą sobie wyznaczyliśmy, no i sobie zapiszemy, prawda? Weźmiemy w klamerkę, ale wcale nie musisz tego rozwiązywać układem równań. Tylko sobie zapisać, żeby było wiadomo ładnie, a teraz skoro tu jest Y, tu Y, wystarczy to po prostu przyrównać. Czyli 4 trzecie X to się równa minus 3 czwarte X minus 25 dwunastych. I teraz, jeżeli troszkę za ciężko dla Ciebie, bo są te ułamki, a pomnóżmy obustronnie razy 12. Dzięki czemu tu nam się skróci, będziemy 4 razy 4X, czyli 16X. To się równa. Tu nam się skróci też, czyli będziemy mieć po prostu minus 3 razy 3x będzie, czyli minus 9x. No i tutaj oczywiście już się całkiem skróci, czyli zostaje minus 25. Jak przerzucę, to będę miała 16x dodać 9x, to się równa minus 25. Czyli 25x równa się minus 25, podzielę przez 25 i x wychodzi całkiem fajny, prawda? To jest minus 1. No to skoro tak, to temu x-owi już teraz doliczymy y, czyli y równa się, najprościej tutaj podstawić. Czyli będę miała 4 trzecie razy minus 1 tutaj, czyli to się równa minus 4 trzecie. Czyli mogę zapisać, że punkt mój S, o który mnie prosili w zadaniu, ma współrzędne minus 1, minus 4 trzecie. I to jest jakby już pierwsza część naszego zadania, ale jeszcze pole naszego kwadratu. No fajnie, wiadomo by było mieć długość boku. Ale z drugiej strony po co? Jak my mamy już S i mamy A, to popatrz, to ja potrzebuję tego kawałka, prawda? Tego odcinka AS, bo on jest połową przekątnej. Czyli w zasadzie policzmy sobie teraz długość odcinka AS, a później będziemy się dalej martwić, co z tym zrobić. Czyli wzorem pierwiastek, bo to jest długość odcinka i teraz patrzymy sobie na punkt S i na punkt A, no i będziemy mieć tak. Minus 1, czyli od x odejmujemy tego x, czyli odjąć minus 5 i to do kwadratu, dodać. Teraz od tego y, czyli minus 4 trzecie, odejmujemy tego y, czyli 5 trzecich i to też do kwadratu. To się równa pierwiastek. I tu mamy minus 1 dodać 5. No to jest 4 do kwadratu, czyli 16 dodać. A tutaj będziemy mieć minus 4 trzecie, minus 5 trzecich. To jest minus 9 trzecich. Czyli to jest po prostu minus 3 i to do kwadratu. Czyli mamy pierwiastek, a pod nim 16 dodać 9, czyli pierwiastek z 25, czyli po prostu 5. Okazuje się, że to jest 5, prawda? Czyli jednym
słowem, tutaj ten odcinek, który teraz zafaluje, no to też będzie 5. No i no bo tak jest, prawda, w kwadracie, że przekątne przecinają się w połowie, no i pod kątem prostym. W połowie, czyli tutaj, tu jest 5, to tutaj też będzie 5. A więc wniosek z tego, że przekątna, czyli u nas to chociażby AC, ma długość 10. No to przypomnijmy sobie pole kwadratu. Na pewno kojarzysz, że pole kwadratu możesz policzyć standardowo a do kwadratu, nie? Wzorem na a kwadrat będę miała. Ale do tego bym musiała mieć a. Ale był jeszcze drugi wzór, może ci się łatwiej skojarzyć z polem rombu, nie? Jedna druga D1 razy D2. Więc ten sam wzór mogę zastosować, tylko będę miała jedna druga D razy D. No bo przecież kwadrat ma dwie równej długości przekątne. Czyli będę miała 1 druga razy 10 do kwadratu, no bo 10 razy 10 to 10 do kwadratu, czyli 1 druga razy 100, czyli to się równa po prostu 50. No i podkreślimy sobie i w odpowiedzi ostatecznej musisz zapisać, że współrzędne tego punktu są takie, a pole kwadratu wynosi tyle. Zadanie numer 3 to zadanie z arkusza maturalnego wrzesień 2020, zadanie 12 za 1 punkt. Do okręgu o środku w punkcie S o współrzędnych 2 i 4 należy punkt o współrzędnych 1 i 3 punkt P. Długość tego okręgu jest równa. Odpowiedź A. 4 pi pierwiastki z 2. Odpowiedź B. 3 pi pierwiastki z 2. Odpowiedź C. A może 2 pi pierwiastek z 2? A może odpowiedź D. Pi pierwiastek z 2. Mamy policzyć długość okręgu. Popatrz, w zasadzie to tutaj tylko i wyłącznie rozumienie, no i oczywiście elementy geometrii analitycznej. Narysowałam tutaj okrąg i wiemy, że środek jest w punkcie S. Co to jest punkt P? To jest punkt, który gdzieś leży na okręgu. Nieważne gdzie. No to zaznaczmy sobie, że ten punkt P, a niech będzie tutaj. To jest punkt P. I teraz przypomnijmy sobie, co to jest długość okręgu, prawda? Gdybym ja miała nitkę, to bym sobie przyłożyła tutaj tą nitkę i bym po prostu policzyła, jaką długość ma ta nitka. Jakbym tak chciała tą nitkę sobie oczywiście idealnie, zgodnie z tym, jak wygląda okrąg, przyłożyć. Ale my przecież znamy wzór na długość okręgu. Wzór L duże to się równa 2pi. R. I widzimy, że do długości okręgu nam potrzebny jest niezmiernie promień. Promień. Czyli zaznaczmy sobie ten promień. Ja sobie ten promień wybiorę tak, żeby mi pasowało do zadania. No nie? Nie byle gdzie. Promień to będzie u nas w tym wypadku, ten promień to będzie odcinek, który łączy punkt S z punktem P. Czyli jednym słowem, żeby wyliczyć długość tego promienia, to ja muszę policzyć po prostu długość odcinka SP. I całe zadanie polega na tym, że muszę zastosować często spotykany wzór geometrii analitycznej, wzór na długość odcinka. Czyli otwieram nawias i tak, od jedynki, czyli od tego x, odejmuję tego x, dwójkę podnoszę do kwadratu, dodać, otwieram nawias. Od tego y, trójki, odejmuję tego y, czyli czwórkę, podnoszę do kwadratu. To się równa pierwiastek i tu mamy minus 1 w nawiasie do kwadratu i tak da 1, dodać. Tu mamy minus 1, to i tak do kwadratu podniesione da nam 1, czyli po prostu będę miała pierwiastek z 2. Tyle wynosi promień. No dobra. Ale ja miałam policzyć obwód, czyli 2pi razy r, a nasze r to jest pierwiastek z 2. Czyli tak zapisując ładnie, bez tej kropeczki, mamy 2pi pierwiastek z 2. Tyle wynosi długość tego naszego okręgu. No i taka odpowiedź faktycznie jest. Jest to odpowiedź C. Zadanie numer 4 to zadanie z tego samego arkusza maturalnego wrzesień 2020. Zadanie 14 za 1 punkt. Punkt S o współrzędnych 4 i 8 jest środkiem odcinka PQ, którego koniec P leży na osi OY, a koniec Q leży na osi OX. Wynika stąd, że odpowiedź A. Punkt P ma współrzędne 0,16, a Q 8,0. Odpowiedź B. P ma współrzędne 0,8, a Q 16,0. Odpowiedź C. P ma współrzędne 0,4, a Q 4,0. I odpowiedź D. P ma współrzędne 0,8, a Q ma współrzędne 8,0. Tutaj bardzo ważna rzecz jest w tym zadaniu taka, że mamy taką informację, że punkt P leży na osi Y, a punkt Q leży na osi X. Dlatego ja przygotowałam układ współrzędnych po to, żebyśmy się zastanowili, co to znaczy, że punkt P leży na osi Y.
Tu jest oś Y, jak widzisz, i punkt P może być w tym miejscu, może być w tym miejscu, prawda? W tym, w tym. No mamy nieskończenie wiele możliwości, ale na pewno co będzie charakteryzowało wszystkie te kropeczki, wszystkie te punkty, które tutaj widzisz na tej mojej osi Y, na pewno charakteryzuje to, że musi być pierwsza współrzędna 0. Popatrz, pierwsza współrzędna 0, natomiast Y nie wiadomo jaki. Dlatego napiszemy 0,y. Z kolei punkt Q leży na osi X. Czyli co to dla nas oznacza? Że może tu leżeć, tu leżeć, tu leżeć, tu leżeć, prawda? Oczywiście znowu mamy nieskończenie wiele możliwości, ale znowu co ten punkt Q charakteryzuje? Pierwsza współrzędna, nie wiem jaka, czyli oczywiście standardowo X. Druga współrzędna, zarówno w tym punkcie, jak i w tym, jak i w tym, jak i w każdym, leżącym na osi X, to jest druga współrzędna równa 0. I teraz popatrz, mamy dwie niewiadome, X i Y. Czyli naszym zadaniem będzie tego x i y wyliczyć. No i jeszcze jedna informacja bardzo ważna w zadaniu, że mamy środek odcinka PQ. No to na środek jest znowu wzór w tablicach. Jak wyznaczyć środek odcinka? Po prostu, zgodnie ze wzorem, bierzemy średnią arytmetyczną z x-ów, czyli jakby patrzymy na ten punkt i ten, no bo to są końce tego odcinka, średnia arytmetyczna z x-ów, czyli 0 dodać x podzielone przez 2, przecinek, średnia arytmetyczna y-ków, czyli y dodać 0 podzielone przez 2. Czyli u nas będzie to po prostu x podzielone przez 2 i y podzielone przez 2. A więc, co za tym idzie, no to będziemy chcieli tutaj wykorzystać tą informację, popatrzcie, którą mamy zawartą w zadaniu. Czyli to, że punkt S ma współrzędne 4, 8. Czyli to, to musi być u nas 4. Natomiast to tutaj, to musi być nasze po prostu 8. I układamy dwa równanka. X podzielone przez 2, to musi być 4 i Y podzielone przez 2, to musi być 8, prawda? Czyli X mają się zgadzać, Y, no bo przecież to jest ten sam punkt, prawda? No więc, jak ja tu pomnożę razy 2 obustronnie, no to będę miała X równe 8. I tutaj też jak pomnożę razy 2 obustronnie, to będę miała Y równe 16. Czyli mój punkt P będzie miał współrzędne 0,16, a mój punkt Q będzie miał współrzędne 8,0. No i poszukajmy takiej odpowiedzi, prawda? 0,16 i 8,0. Jest to oczywiście odpowiedź A, prawidłowa w tym zadaniu. Zadanie numer 5. To jest zadanie z arkusza maturalnego, znowu z września 2020 roku. Zadanie 22 za 1 punkt. Dane są punkty. Punkt A ma współrzędne 4, 1. Punkt B ma współrzędne 1, 3. Punkt C ma współrzędne 4, minus 1. Pole trójkąta ABC jest równe. Odpowiedź A 3, odpowiedź B 6, odpowiedź C 8, odpowiedź D 16. Czyli mamy policzyć pole trójkąta, jeżeli znamy jego wszystkie wierzchołki, konkretnie współrzędne tych wierzchołków. To zadanie można robić różnymi sposobami, naprawdę, ale w tablicach maturalnych jest wzór, o którym nieraz w szkole nauczyciele nie mówią. Jest wzór gotowy na pole trójkąta, tylko podstaw pod ten wzór. Tylko trzeba wiedzieć, że taki wzór jest. Ja tutaj ten wzór napisałam. Pole trójkąta ABC wyraża się takim wzorem. Jedna, druga, wartość bezwzględna i pod nią XB minus XA razy YC minus YA. Odjąć. YB minus YA razy XC minus XA i zamykamy wartość bezwzględną. Tylko umiejętne podpisanie, co jest czym. Popatrzmy. Tu jest XA, no to YA. Tu jest XB, no to tutaj YB. Tu jest XC, no to tutaj YC. I cała sztuka w tym zadaniu zrobić to najprostszym sposobem. Nie ma prostszego sposobu niż ten, żeby podstawić pod wzór gotowy przepis. No to podstawiamy sobie, czyli będziemy mieć tak. Otwieramy nawias XB, czyli szukamy. XB to jest 1, odjąć XA, czyli 4. Zamykamy nawias. Otwieramy kolejny. YC, czyli minus 1, odjąć YA, czyli patrzymy sobie 1. Zamykamy. Odjąć. Otwieramy kolejny nawias. YB, czyli 3, odjąć YA, czyli u nas 1. Zamykamy nawias. Otwieramy za to dalej kolejny nawias i mamy XC, czyli 4, odjąć XA, czyli 4 po prostu będziemy mieć.
No i zamykamy nawias, zamykamy wartość bezwzględną. Jedna, druga, wartość bezwzględna. No i teraz co zrobić? No po prostu powymnażać tutaj, no nie? Ale zanim będziemy wymnażać, bo tu jest, widzisz, mnożenie i tu jest mnożenie, no to trzeba wykonać działania w nawiasie. Czyli 1 minus 4 to jest minus 3 razy. Minus 1 minus 1 to jest minus 2. Dalej mamy minus 3 minus 1 to jest 2 razy, 4 minus 4 no to jest 0, prawda? Czyli będziemy mieć tak 1, 2 i teraz powiedziałam, wymnażamy. Wartość bezwzględną możemy przepisać. Minus 3 razy minus 2, minusy się kasują, to będzie tak jakby 3 razy 2, czyli 6. No a tutaj jak wymnożę, no to wiadomo, że jest 0. A tak się składa, że wartość bezwzględna z szóstki to jest po prostu szóstka. Ta wartość bezwzględna okazuje się, że w tej sytuacji jest niepotrzebna. Czyli 1, 2 z szóstki to jest po prostu 3, a więc pole naszego trójkąta wynosi 3 jednostki kwadratowe, czyli u nas jest to odpowiedź A, odpowiedź prawidłowa. To samo zadanie oczywiście można byłoby zrobić, robiąc rysunek w układzie współrzędnych, obierając sobie podstawę i licząc odległość punktu, który nie leży na podstawie, czyli załóżmy, jeżeli sobie obierzemy podstawę AB, to policzymy odległość punktu C od prostej AB. Też wzorem na odległość punktu od prostej. I można by było jeszcze innymi sposobami pomyśleć, jak to zadanie zrobić. To zadanie ma co najmniej kilka sposobów na rozwiązanie, natomiast nie da się prościej rozwiązać niż to, co przedstawiłam tutaj na tym spotkaniu. Zadanie numer 6 to zadanie z arkusza maturalnego, ponownie wrzesień 2020, zadanie 34, aż za 5 punktów. Prosta o równaniu y równa się minus 2x plus 7 jest symetralną odcinka PQ, gdzie P ma współrzędne 4 i 5. Oblicz współrzędne punktu Q. Czyli naszym zadaniem jest policzyć współrzędne punktu Q i tutaj przygotowałam rysunek. Oczywiście nie w układzie współrzędnych, bo stwierdziłam, że nie ma takiej potrzeby. Narysowałam odcinek PQ. Oznaczyłam sobie tutaj jeden koniec, P, drugi Q. Oczywiście, że P znam współrzędne, więc mogę tutaj doprecyzować i zapisać, że to ma współrzędne 4, 5. I teraz uwaga, co to była symetralna? Tu jest sztuka, żeby wiedzieć, co to jest symetralna. Otóż, no definicję każdy powinien znać. Symetralna odcinka jest to prosta, która jest prostopadła do odcinka i dzieli go na dwie równe części. Czyli jednym słowem pasuje nam wyznaczyć sobie środek tego odcinka, no możemy to zrobić przy użyciu chociażby linijki, prawda? I narysować prostą prostopadłą. To nie trzeba, nie wiadomo jak elegancko, konstrukcyjnie robić. Chodzi tylko o to, prawda, żeby było jasne, że ta prosta ma być prostopadła i ma przechodzić przez środek. Żeby to było jasno i wyraźnie widoczne na rysunku. To jest nasza prosta, symetralna, ja ją podpiszę, jej równanie, minus 2x dodać 7. Skoro tak, to my popatrz, mamy tak, mamy to równanie tej prostej, symetralnej i mamy współrzędne punktu P, a chcemy Q wyznaczyć współrzędne. Od czego byśmy zaczęli? No właśnie to, żeby wykorzystać tą definicję symetralnej. Że symetralna jest prostą prostopadłą do odcinka, czyli pojawia nam się tutaj informacja dwie proste, proste, prostopadłe. Czyli jeżeli symetralną nazwałabym sobie K dwukropek, prosta K, to teraz uwaga, gdybym sobie mój odcinek przedłużyła tam troszeczkę, to mogłabym powiedzieć, że tu jest prosta L. I mogłabym napisać bardzo ważny warunek, że K jest prostopadłe do L, o czym powinniśmy wiedzieć. No to skoro tak, to jaki był warunek na prostopadłość? A1 razy A2 równa się minus 1. Ten warunek możesz znaleźć w tablicach też maturalnych. Czyli ile wynosi współczynnik kierunkowy tej prostej, którą znamy, tej symetralnej? Minus 2. No to podstawmy, będziemy mieć minus 2 A2 równa się minus 1. Teraz podzielę przez minus 2 i mam, że A2 to się równa, minusy mi się skasują, no będę miała 1 przez 2, czyli 1 druga. Czyli jednym słowem, moja prosta L, czyli ta prosta, w której zawarty jest odcinek, ta prosta L, ona jakie będzie miała równanie? No będzie się zaczynała od 1 druga x dodać, no i nie wiem ile, czyli dodać B. No to skoro tak, no to teraz co ja jeszcze wiem o tej prostej L? No ja wiem, że do niej należy punkt o współrzędnych 4, 5, czyli o współrzędnych x, y, czyli ja mogę tutaj podstawić za y piąteczkę, a za x czwóreczkę. Pamiętaj o tym, że jeżeli wiesz, że do prostej należy punkt, to znaczy, że punkt spełnia jej równanie.
Dlatego ja go podstawiam, bo inaczej przecież bym nie mogła, no nie? Czyli mam, że 5 to się równa, 1 druga z czwórki to jest 2, dodać b, czyli jak przeniesiemy to b, tu przerzucimy sobie, będzie 5 minus 2, czyli po prostu 3. No to skoro tak, to zapiszmy sobie, że prosta L ma równanie y równa się 1 druga x dodać 3. Można też tu napisać y to się równa 1 druga x dodać 3. No, tak naprawdę, dlaczego ja myślałam o tych prostych w ogóle, prawda? No ja myślałam dlatego, że skoro miałam podane równanie jednej prostej, to często jest tak w matematyce, że z równania jednej prostej wyznacza się jakieś równanie prostej, równoległej czy prostopadłej. No w tym zadaniu mnie interesuje ta prosta prostopadła do tej prostej k, którą nazwałam sobie n. I teraz co mi ona daje? Jak już mam te dwie proste, tak, to ja teraz mogę znaleźć ten punkt S, czyli punkt przecięcia. Napiszemy sobie punkt przecięcia prostych, tego K i L, to u nas na rysunku widać, to jest punkt S. Punkt przecięcia się prostej K i L. A teraz już je mam. Czyli popatrzmy, pierwsza część naszego zadania składała się z tego, że musiałam wyznaczyć równanie prostej, w której zawarty jest ten odcinek PQ. Druga część będzie polegała na tym, że wyznaczę ten S, czyli punkt przecięcia się prostych. W jaki sposób? No najszybciej będzie mi te proste obie napisać w klamerce, no bo punkt wspólny, prawda, punkt wspólny dwóch prostych to jest nic innego jak punkt, który spełnia i jedno równanie i drugie, dlatego napisałam oba równania, ale na przykład możemy nie chcieć tego rozwiązywać układem równań, więc popatrzmy, to jest y równa się, wystarczy mi po prostu ułożyć teraz równanie, czyli porównać y, no bo ten y to ten sam y, jeżeli chodzi o ten punkt przecięcia. No i teraz przerzucam sobie, będę miała 2 i 1 druga x, to się równa, tu przerzucę, czyli będę miała po prostu 7 minus 3, czyli 4. No, chciałabym to oczywiście podzielić, ale może zamienię na ułamek niewłaściwy, czyli będę miała 5 drugich x równa się 4. To teraz ja podzielę albo od razu pomnożę przez odwrotność, czyli przez 2 piąte i wówczas będę miała, że x to się równa u mnie 8 piątych. No to skoro x-a już mam, no to y-ka podstawię w zasadzie obojętnie gdzie. Mogę do tego pierwszego 1 druga razy 8 piątych i dodać 3. To się równa, tu mi się skróci, tu będzie 1 przez 2 skracam, czyli tu będzie 4 i będę miała 4 piąte dodać 3, czyli 3 całe i 4 piąte. No nie jest najszczęśliwszy ten punkt, no nie, no bo wyszły ułamki, ale tuż poradzimy, więc wniosek z tego możemy napisać, że punkt S ma współrzędne 8 piątych przecinek 3 całe i 4 piąte. No to skoro tak, skoro no już mamy wyznaczony punkt S, no to teraz ostatnia część naszego zadania będzie polegała na tym, że skoro S jest środkiem, prawda, możemy napisać S, to jest środek odcinka PQ. Popatrz, punkt S to jest punkt przecięcia się prostych, ale zarazem jest to środek odcinka PQ. No to skoro jest to środek odcinka, no to fajnie by było tak, napisać nam to P, napiszemy sobie 4, 5, napiszemy sobie Q, ale niestety Q nie znamy. No to sobie napiszmy X i Y, niech będzie. No i nasze S to się równa 8 piątych przecinek, tu może zamienię na ułamek niewłaściwy, czyli będziemy mieć 3 razy 5, to jest 15 plus 4, czyli 19 będziemy mieć piątych. No i teraz skorzystamy sobie ze wzoru na środek odcinka. Otóż piszemy S to się równa. Żeby wyliczyć współrzędne środka odcinka, będziemy chcieli policzyć średnią arytmetyczną x-ów, ale mam na myśli tych końców odcinka, czyli u nas to będzie 4 dodać x podzielone przez 2 przecinek i średnia arytmetyczna y-ów, tych końców, prawda? Czyli mamy 5 dodać y podzielone przez 2. No i skoro przecież ja tego S-a mam, to mogę ułożyć równanie, że moje 4 plus x podzielone przez 2 to ma się równać 8 piątych, zapiszmy, ale to nie wystarczy i moja druga współrzędna tego środka, czyli 5 dodać y podzielone przez 2, musi się równać 19
piątych. Podkreślę, żeby było wiadome. No to skoro tak, myślę, że pomnożymy na krzyż i będziemy mieć 4 dodać x pomnożone przez 5 równa się 8 pomnożone przez 2. Czyli wymnażamy 20 dodać 5x równa się 16, czyli 5x to się będzie równało 16 minus 20, to jest minus 4, podzielę przez 5 i mam, że x to się równa minus 4 piąte. I już mi wyszedł xik. No to teraz będziemy próbować y policzyć, czyli 5 dodać y mnożę przez 5, no bo też na krzyż, to się równa 2 razy 19. Czyli mamy 25 dodać 5y, to się równa 38. Czyli 5y to się będzie równało, jak przerzucę, będę miała 38 minus 25, no to jest 13, podzielę przez 5 i mam y to się równa 13 piątych. No i mam wyliczonego oczywiście teraz y. No to skoro tak, no to teraz już mogę napisać jako odpowiedź do zadania, prawda, bo pytanie było wyznaczyć współrzędne punktu Q, no to wyznaczyliśmy, pierwsza współrzędna to minus 4 piąte, a druga współrzędna to 13 piątych. I taką odpowiedź zapisujemy. Na to spotkanie przygotowałam 6 zadań różnorodnych. Były tutaj, jak widzisz, i zadania zamknięte, i zadania otwarte, i za małą ilość punktów, i za dużą ilość punktów. Chciałam Ci pokazać, że to wszystko, co uczysz się, prawda, z geometrii analitycznej, długość odcinka, proste prostopadłe, równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty, gdzieś w zadaniu możesz wykorzystać. I też chciałam Ci pokazać, że zadanie można robić różnymi sposobami, ale dobrze jest wybrać taki sposób, żeby on zajmował jak najmniej miejsca, jak najmniej czasu, bo dzięki temu zaoszczędzisz sobie czas i będziesz miał czas na to, żeby zrobić jakieś zadanie, które dla Ciebie jest większym może problemem, niż jakieś zadanie za jeden punkt chociażby z geometrii analitycznej. Ja zachęcam do uczenia się geometrii analitycznej, bo tak jak powiedziałam, jeżeli chcesz mieć piękny wynik na maturze, nie możesz o tym dziale zapomnieć. Mam nadzieję, że lekcja się podobała i ja jak zwykle zapraszam na kolejne spotkanie ze mną, na mój kanał na YouTubie, na mojego fanpage'a, no i oczywiście na moją stronę internetową aikamat.pl. Do zobaczenia!